Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru William Brothers Paolo. Peach Pale Ale, czyli brzoskwiniowe Pale Ale, uważone wyłącznie dla supermarketu Aldi. Ale przyznają się do niego, to mi się podoba. I tak być powinno. To, że jest coś ekskluzywnie dla Aldi zrobione, nie znaczy, że producent właściwy nie może się, że tak powiem, ukazać na produkcie. No. Chyba, że ten sam produkt jest produkowany przez 10 różnych browarów, ale na to też jest sposób, wystarczy wstawić gdzieś literkę i gdzie wyprodukowano, prawda? Dobra. 5,1% alkoholu. Zawiera jęczmień, czyli dużo się nie napisali. Dużo się nie zdjęłem niestety z tej puszki, chociaż jest dosyć przyjemnie wyglądająca. Natomiast na stronie już troszeczkę więcej napisali. IBU 35, czyli dosyć sporo. Słody to Pale Ale, a chmiele to Cascade, Mosaic i Southern Cross. I podejrzewam, że ten Southern Cross odpowiada za egzotyczne owoce, tropikalne aromaty. No i może to trochę tą brzoskwinię, no, zobaczymy. Jak widzicie, piwo jest barwy słomkowej, no może idące w lekkie złoto, klarowne, piana niewielka, chociaż przy nalewaniu się zrobiła dosyć duża, no ale szybko dosyć upadła, nie będziemy się rozwodzić. W aromacie jest taka miła, słodka brzoskwinia, w sensie takim, jakbyście wąchali skórkę. Bardzo przyjemnie, delikatnie, przyjemnie, ale dosyć, jak to powiedzieć, wyłaniające się na pierwszy plan. Gdzieś tam z tyłu są jakieś owoce egzotyczne, może trochę ananasa, troszkę jakiegoś lekkiego karmelowego słodu tutaj czuć, chociaż nie użyli karmelowego słodu jako takiego, ale jakaś ta karmelowość tutaj jest. Ogólnie jest bardzo przyjemnie, delikatnie, lekko słodko, taka właśnie skórka z brzoskwini. Fajnie, dobra, to spróbujmy, wasze zdrowie. A smak inny. To znaczy jest brzoskwinia od razu, z tym, że ona już jest taka jakby sztuczna. Do tego goryczka jest od razu i to dosyć mocna. Mocna goryczka, taka grejpfrutowa, która dominuje wszystko inne. Mamy ten pierwszy jakby smak brzoskwini, a później wszystko idzie w goryczkę, w grejpfruta. Piwo jest dosyć fajne, soczyste, ale takie właśnie jednostronne. Troszkę jest tej soczystości, takiej lekkie jakieś, może ananasy gdzieś tam się pojawiają z tyłu. Natomiast wszystko jest zagłuszone przez tą goryczkę. Także ciało jest takie, powiedzmy, średnie, nasycenie niskie. Ogólnie fajne takie piwo, odświeżające, przyjemne, soczyste w miarę. No ale tak jak powiedziałem, ta goryczka tutaj dominuje wszystko. Co nie jest złe, bo ja lubię goryczkę. Tak? Natomiast to, że jest to piwo dosyć lekkie, no to już zaburza balans. Ale mnie się podoba. No i mam nadzieję, że wam się podoba ta recenzja. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.